Kochana mamo, bardzo dziękuję za przysłane mi pieniądze. Przykro mi tylko bardzo, że tyle od mamusi wyciągam pieniędzy. Teraz, kiedy mamusi są pewno tak bardzo potrzebne na leczenie babusi, ja spodziewałem, że mama przyśle mi jakieś 500 tysięcy, 750 tysięcy marek polskich, bo mi więcej nie jest potrzebne. Niech mama mi napisze, czy mamusia ma dosyć floty, bo jeżeli nie, to zaraz mamusi odeślę milion. Gdyby zaś nie, to niech mi mamusia nie przysyła pieniędzy po pensji. To, co dostałem, to nie tylko starczy na krawca i niezbędne rzeczy, ale jeszcze pozostanie na chleb i kino. Chleba nie potrzebuję kupować tak wiele, bo cieszę się wielką sympatią gospodyni, która mnie, jak przyjdę do kuchni, częstuje kawą, chlebem lub zupą. Chodzę więc często do kuchni, do dyżurnego kolegi za interesem lub dowiedzieć się, co będzie w przyszły piątek na obiad. Niech mi mamusia napisze, jak zdrowie babci Stasi i babci Kazi. Jak maminę zdrowie? Babusia mi napisała, że mama wzięła za dużo lekcji i musi od rana do wieczora pracować. Czy mamusia ma dosyć pieniędzy? Czy się mama dobrze odżywia? Niech mi mamusia wszystko napisze. Tak chciałbym mamusię i obie babcie zobaczyć zdrowe na święta. Ja jestem zupełnie zdrów i wcale nie przyziębiam się, choć mamy tu już śnieg i mróz. I pomimo to, że z ciepłej sypialni wychodzę tylko w spodniach na korytarz i do umywalni, gdzie przez całą noc są otwarte okna. Za 2-3 tygodnie będę zdawał egzamin z mechanizmów. Umiem to dobrze, robię szkice na tablicy, więc mam nadzieję zdać, a to jest bodaj najważniejszy polski przedmiot, bo wykłada go nam dziekan Wydziału Mechanicznego, pan Bielski, dziadek, który nic poza mechanizmami nie widzi i z którym wszyscy, nie wyłączając dyrektora, liczą się bardzo. Nic więcej nie napiszę, bo to taki paskudny papier, ma tylko tę jedną zaletę. 5 kopert i 5 arkuszy kosztuje 10 tysięcy marek. Całuję mamusię i babcie, kochający Zbyszek.